Michał Bodu, witam Państwa w kolejnym wydaniu Interwencji. To program, w którym zajmujemy się problemami naszego miasta i sprawami, z którymi zgłosili się do nas telewidzowie. Każdą z nich przedstawiamy w dwóch odcinkach. W pierwszym nakreślamy problem, a w drugim szukamy jego rozwiązania i przedstawiamy wyniki naszego dziennikarskiego śledztwa. W dzisiejszym wydaniu Interwencji podejmujemy temat, który w rozmowie telefonicznej podsunął nam pan Krzysztof, nasz telewidz. Chodzi o ruch na ulicy Dolnych Wałów w okolicy Placu Rzeźniczego. Przez lata ta droga była jednokierunkowa. Aktualnie w związku z prowadzonymi w mieście pracami drogowymi ruch odbywa się tam w dwie strony. Okazuje się, że brak postawienia w tamtym miejscu znaku stop sprawdza się doskonale i znacznie ułatwia poruszanie się po mieście. Dlaczego więc osoby odpowiedzialne za te kwestie zapowiedziały, że po zakończeniu prac zostanie przywrócony ruch tylko w jedną stronę? W kolejnym odcinku zbadamy te kwestie. Spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, kto jest odpowiedzialny za ustalanie zasad ruchu w centrum miasta i dlaczego w planach jest rezygnacja z obustronnego ruchu, mimo iż sprawdza się on doskonale. Zapytamy też innych kierowców, czy taka organizacja ruchu rzeczywiście ułatwia poruszanie się w mieście pojazdem. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Przypominam, że jeśli chcieliby Państwo, żebyśmy zajęli się jakimś tematem, wystarczy się z nami skontaktować telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku. Żegnam się z Państwem i zapraszam na czwartkowy odcinek Interwencji, w którym zajmiemy się rozwiązaniem przedstawionego dziś tematu. Do zobaczenia.